Nie mam żadnych konkretnych oczekiwań, wręcz przeciwnie, chciałbym zostać zaskoczony. Nie boję się tego, że będę się wyróżniał, nawet lubię się wyróżniać w tłumie. Przecież mężczyźni też mogą się zmieniać, tak? Dlaczego tylko kobiety? Mamy tutaj kolejnego pana, na który możemy się bardziej wykazać. Są tu dłuższe włosy w naturalnym kolorze. Kolor blondu wydawałby się ok, ale patrząc na urodę Marcina, podjaśnimy tutaj kolor wspólnie z Agnieszką, tak żeby efekt wyglądał, że Marcin wrócił właśnie z wakacji i słońce mu rozświetliło te włosy. Jeżeli chodzi o kształt fryzury, postaramy się tutaj bardziej zrobić tą fryzurę elegancką. W tym momencie wiadomo, że te włosy wyglądają na odrośnięte. Nadamy jej nową linię cięcia, zachowując tutaj gdzieś indywidualność Marcina. Najbardziej podoba mi się zmiana koloru włosów na jaśniejszy, dlatego że dodaje mi takiego optymizmu. Styl fryzury jest mi już dość znany, jestem do niego przyzwyczajony. Natomiast na pewno będę się musiał przyzwyczaić do nowego koloru brwi oraz rzęs. Ogólnie czuję się bardzo dobrze, odświeżony i super. Pierwsza stylizacja, którą przygotowałam dla Marcina, jest podkreślająca jego bardzo duże poczucie humoru. Jest to koszulka w odcieniu koralowym, która świetnie będzie grała z jego odcieniem skóry oraz świeża zielona koszula. Do tego będą właśnie ciemniejsze spodnie, no i dodatki właśnie w kolorze takim cieplejszym. Ta stylizacja jest bardziej stylizacją biznesową. Trochę klasyki z przełamaniem nowoczesności. Marcin zawsze nosił koszule bardzo klasyczne. Nie były one tutaj dopasowane w talii, dlatego chciałabym właśnie zaproponować mocno taliowaną koszulę z nowoczesnym akcentem w postaci krawata, ale tak zwanego śledzika, czyli węższego, który ładnie zaakcentuje sylwetkę Marcina. W makijażu mężczyzn nie mamy zbyt dużej filozofii. Tutaj koledzy nakładamy krem matujący, specjalny do codziennej pielęgnacji. Bardzo fajnie wygładza i matuje skórę. Czuję się rewelacyjnie, nigdy się tak nie ubierałem. Tak więc bardzo mi się to podoba, że odkryłem nowy styl, w którym czuję się po prostu dobrze. Największym zaskoczeniem była dla mnie koloryzacja brwi, gdyż po prostu czuję się, jakbym miał takie dwie kreski narysowane na twarzy, ale jak najbardziej jest to korzystne. Nowy wizerunek wykorzystam do tego, aby po prostu ubierać się inaczej trochę i czuć się z tym bardzo dobrze.